Proszę powiedzieć, który raz przystępuje Pani do konkursu historycznego Mój region, moja duma? Do tego konkursu przystępuję drugi raz. Czy z jakimi pytaniami miała Pani najwięcej trudności? Myślę, że to te pytania, które były właśnie o daty, żeby podać konkretny rok. Oraz miałam też problem z podpisaniem jednej fotografii, nie byłam pewna, co to było. Proszę powiedzieć, czy zachęca Pani sądeczan do wzięcia udziału w tym konkursie? Czy warto spróbować swoich sił i co można zyskać dzięki samemu udziałowi w konkursie? Myślę, że warto wziąć udział w tym konkursie, przede wszystkim dlatego, że jest ta tematyka właśnie zebrana w tych materiałach, jest o naszym regionie, więc można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć, no i poszerzyć swoją wiedzę na temat miejscowości, gdzie mieszkamy. Rozumiem, że czekamy w takim razie z niecierpliwością na ogłoszenie wyników. Tak, mam nadzieję, że będą dla mnie pomyśle i będę mogła brać udział w trzecim etapie. Czego serdecznie życzymy.